Odznaczenia zostały wręczone w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, gdzie w latach 70. mieścił się Komitet Wojewódzki PZPR. Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej profesor Krzysztof Szwagrzyk wręczył Krzyże Wolności i Solidarności 17 zasłużonym działaczom opozycji demokratycznej. To Marek Amanowicz, Jan Kazimierz Bednarczyk, Wiesław Chudoba, Jerzy Stanisław Kasiński, Edward Kowalczyk, Waldemar Zdzisław Kowalski, Krystyna Kwaśnik, Kazimierz Eugeniusz Mosiołek, Wiesław Tadeusz Mrozowicz, Zbigniew Kazimierz Owczarek, Jerzy Pierzchała, Marek Franciszek Siedlecki, Andrzej Świątyński, Andrzej Trzosek, Stefan Ukleja, Janusz Marian Wilenczyc i Józef Zagożdżon. Ich imiona, nazwiska, ich czyny zostaną sprzed lat przywołane i to jest niezwykle ważne dla nas wszystkich, nie tylko dla nich, żebyśmy pamiętali o tych, którzy walczyli o naszą wolność, naszą niepodległość, którzy dawali świadectwo prawdzie i nie oczekiwali niczego w zamian przez tyle lat. Dzisiaj możemy wszyscy powiedzieć tutaj w Radomiu, Polska, ojczyzna spełnia swój obowiązek wobec swoich bohaterów. Wydarzenie z czerwca 76 roku w taki sposób wspomina jeden z odznaczonych, Zbigniew Owczarek. Jako młody chłopak, może jeszcze nie do końca rozumiejąc pewne rzeczy, ale tak jak zaznaczyłem, najbardziej mnie przeraziła i od tego momentu, wie pan, nastawiłem się anty w ogóle do systemu, do milicji. Ta brutalność policji, bo była po prostu nieludzka dla mnie, nieludzka jako młodego człowieka. Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm RP 5 sierpnia 2010 roku, a po raz pierwszy przyznano go rok później, podczas obchodów 35. rocznicy protestów w Radomiu. Odznaczenie nadawane jest przez prezydenta RP na wniosek prezesa IPN-u.